Dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dzisiaj porozmawiamy o Andrzeju Leperze i o tym, jak on zdemaskował i przewidział, kim jest i o co chce osiągnąć Jarosław Kaczyński. W sierpniu 2007 roku Lepper w tygodniku Polityka udzielił wywiadu Jackowi Żakowskiemu, w którym opisał dokładnie sposób tego, co chce osiągnąć Kaczyński. I to najlepiej oddać słowa tutaj Andrzeja Leppera, po prostu Leppera po prostu cytując. Główne marzenie jest jedno, żeby wszystko zostało podporządkowane jego wizji za wszelką cenę, a jego narzędziem są kwity. Ja dawniej myślałem, że dla nich celem jest prezydentura, ale nie. Wiemy od tego człowieka z bliskiego otoczenia Ziobry, że im chodzi o władzę przez następne kadencje. Chcą rządzić jeszcze dwie, następne 10 lat chcą rządzić. To jest sierpień 2007. Mówimy o Andrzeju Lepperze, ponieważ opublikujemy rozmowę z Piotrem Tymochowiczem, gdzie skoncentrujemy się na tym, dla kogo naprawdę Andrzej Lepper był zagrożeniem i co tak naprawdę się wydarzyło, że on umarł, został zamordowany, Tomku. Został zamordowany. Więc oddam Ci za chwilę głos. Natomiast zanim tego, to jeszcze przypomnę, że w naszej książce opisaliśmy kulisy prowokacji przeciwko Lepperowi, bo tak to trzeba nazwać. Otóż Centralne Biuro Antykorupcyjne uzyskało, czy bezprawnie wręczyło łapówkę współpracownikowi, trudno powiedzieć, że Andrzeja Leppera, jakiejś tam osoby, która z otoczenia Andrzeja Leppera, która miała ją podobno zanieść do Andrzeja Leppera. Tylko jest jeden problem, drodzy Państwo. Osoba, która wręczała tą łapówkę, była na tak zwanym nazwisku operacyjnym. Była przeszkolonym funkcjonariuszem wywiadu. To wyszło wtedy. W 2008 roku, na łamach tygodnika Wprost, kiedy byłem szefem działu krajowego, właśnie dałem wówczas taki temat do zrobienia, że prawdziwe tego nazwisko funkcjonariusza brzmi zupełnie inaczej. Mnie przekazał to nazwisko legalizacyjne, znaczy przedlegalizacyjne, jeden z oficerów służb w bardzo wysokim stopniu, mówiąc do mnie, że to musi ujrzeć światło dzienne, ponieważ mamy następujący mechanizm, drodzy Państwo. Funkcjonariusz, przepraszam, agencji wywiadu cały czas będący pod fałszywym nazwiskiem, czyli nie mógł być w cywilu po prostu. Nie musimy oglądać jego teczki. Nie można Tak. legalnie odejść na fałszywym nazwisku do cywila. Między nami mówiąc, zdarzały się takie przypadki, ale one są bezprawne. W każdym razie nie wolno odchodzić na fałszywej tożsamości. I on przyjmuje od współpracownika CBA, przyjmuje pieniądze, które właśnie ma wręczyć człowiekowi, który ma je rzekomo zanieść do Andrzeja Leppera. Taki jest mechanizm. No więc teraz, drodzy Państwo, mechanizm korupcyjny polega na tym, że dwóch pracowników służb wzajemnie wymienia się łapówkami. No to, drodzy Państwo, no to są takie, to jest komunistyczny, to jest numer komunistyczny. Kiedy ja to opublikowałem, jako tam właśnie szef działu kraju w tygodniku Wprost, no to pamiętam, że się zrobił rwetes. To poszło w piątki, bo my mieliśmy cykl jako tygodnik Wprost, wtedy wychodziliśmy w poniedziałki. Ale materiały się wysyłało do druku czwartki, piątki, znaczy piątek schodziły, piątek, sobota schodziły ostatnie kolumny,
takie już te sobota, to już chodziły takie najświeższe informacje. I to właśnie wtedy było rozsyłane w formie newsletterów do mediów. I to wtedy poszło i było bardzo szeroko cytowane przez cały weekend, przez TVN24, po czym w poniedziałek temat umarł. Dlaczego temat umarł? Nie było w tej sprawie. Ja dotarłem oczywiście do samego zainteresowanego, zadałem pytanie, jakie jest jego prawdziwe nazwisko i utrzymałem bardzo takie dosyć świetne, to czy tutaj poszły te pytania od dziennikarza, etc. I zajęli oni takie stanowisko, że to nie ma związku ze sprawą. Czyli koleś siedział w areszcie na fałszywym nazwisku i to nie ma związku ze sprawą. To musicie zrozumieć państwo, że sąd nie jest władny tego stwierdzić, bo z punktu widzenia sprawdzających w systemie, ten człowiek ma legalny PESEL. To jest człowiek, który ma po prostu legalną, nową tożsamość. Nikt nie jest w stanie, bez wiedzy takiej, nie jest w stanie z poziomu zobaczyć takiego, nie wiem, zwykłego człowieka, który sprawdza, zobaczyć, że ten człowiek ma fałszywą opłatę. Więc teraz jest pytanie takie, ja powiem szczerze, w 2008 roku wydawało mi się, że po prostu Kamiński padł ofiarą służb. Że on nie mógł być tak złym człowiekiem, że nie mógł być takim, za przeproszeniem, zdemoralizowanym człowiekiem, żeby kazać wręczyć sobie łapówkę pomiędzy dwoma funkcjonariuszami. Bo tego wątku w ogóle nie ma w procesie. Gdyby ten wątek udowodniono, gdyby udowodniono Kamińskiemu, że wiedział, to by się nie skończyło na 3 latach więzienia. Bo oni za tą sprawę z Wąsikiem dostali 3 lata więzienia, ale za inne rzeczy. Chodziło o to, że oni w ogóle nie mieli w tamtym okresie możliwości przeprowadzenia tej operacji legalnie. W ogóle nie mieli. To nie jeszcze była śmieszna historia, to też żeśmy opisali z Tomkiem, że Ziobro, który się bał podpisywać dokumenty, wystawił swoich zastępców. Nie było rozporządzenia, które pozwalało to zrobić w ogóle. Nie mówiąc o tym, że w ogóle nie było powodu, żeby przeprowadzić tego typu operacje. Czyli tak naprawdę to od samego początku było to do końca było nielegalne i na dodatek nie było chętnych do wzięcia tej łapówki. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie historię, że ktoś podstawia Wam funkcjonariusza służb i ten funkcjonariusz bierze w Waszym imieniu łapówkę, a Was zamykają za tą łapówkę. Tomku, to wróćmy teraz właśnie do tego. Dlaczego uważasz, że Andrzeja Lepera zamordowano? Szanowni Państwo, w tej chwili w związku z sytuacją między innymi na Ukrainie otwierają się nowe możliwości wyjaśnienia tej sprawy. Prezydent Zełenski aresztował szereg agentów rosyjskich, którzy funkcjonowali w służbach ukraińskich. Niewątpliwie wokół Andrzeja Lepera kręciło się bardzo dużo agentów obcych wywiadów. I to Polaków oraz i Ukraińców, i Białorusinów. I tutaj ten wątek ukraiński w tej chwili będzie nam dużo łatwiej wyjaśnić. Sądzę, że już tutaj władze Ukrainy będą skłonne nam pomóc, bo my też chcemy wyczyścić w Polsce tą agenturę. Podam Państwu takie proste przykłady już takie, które świadczą o tym, że no, ja bym się skłaniał ku zamordowaniu Andrzeja Lepera. Szanowni Państwo, no, człowiek, który jest zdesperowany i który chce popełnić samobójstwo, idzie do łazienki, wiesza się na sznurku czy na lince, która służy do podtrzymywania worka bokserskiego i nagle przed tym wyciera dokładnie z ucisków palców tę linkę i wyciera te krzesło, które służy mu do tego, żeby on na nim stanął. Spodziewam się, że to trudno będzie wytłumaczyć wszystkim specjalistom zajmującym się wyjaśnieniem morderstw. Podam Państwu tylko też taki przykład, bo to w jakiś sposób też się będzie wiązało i o tym też będziemy mówili. Szanowni Państwo, podaję Państwu przykład związany ze śmiercią generała Petelickiego. Pan generał Petelicki
też w zasadzie nie wyglądało na to, że miał powody, żeby rozstać się z życiem. Dokonał tego według nich aktu samobójczego w miejscu, w garażu, do którego szedł na chwilę tylko po to, żeby przynieść wodę, w którym nie było kamer. I zobaczcie Państwo, na pistolecie Heckler Koch należącym do generała Petelickiego nie znaleziono, znaleziono odcisk palca lewej ręki w sytuacji, kiedy generał był praworęczny. Na magazynku, na nabojach, które były w magazynku, nie znaleziono żadnych odcisków palców. Czyli wynika z tego, że skrupulatnie wycierał wszystkie naboje i magazynek. No, wiecie Państwo, magazynek nie jest numerowany w pistolecie, magazynek można bardzo łatwo wymienić i pasują, można takie magazynki dokupować sobie dowolnie do danego typu pistoletu. To już tylko tak Państwu mówię. Można było przeprowadzić taką mechanoskopijne badania, czy ten magazynek był często używany w tym pistolecie. To można było to zrobić, ale to już pewnie będzie na później ta rozmowa. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna rzecz, która łączy te dwa przypadki. To znaczy wykonywanie tak zwanej biologii. Zarówno u Andrzeja Lepera, jak i w przypadku Andrzeja Lepera, jak i w przypadku generała Petelickiego, te badania zostały wykonane no już po dłuższym czasie, prawda? Także tutaj nie możemy wykluczyć, że w grę wchodziły jakieś substancje, z reguły są to substancje wziewne, które mogły w jakiś sposób powodować, że ci ludzie nie mogli się bronić. Szanowni Państwo, tutaj jeszcze wokół Andrzeja Lepera, ja przepraszam, że nie będę mówił i ja nie dlatego, żebym nie szanował tych śmierci, wokół Andrzeja Lepera nastąpił szereg różnych przypadków śmiertelnych, które należałoby wyjaśnić i one się wiązały ewidentnie właśnie ze śmiercią Andrzeja Lepera. To, co pokazał Piotr Tymochowicz i uważam, że to też było jednym z powodów jego aresztowania i gnębienia go, to było to, że Piotr posiadał informacje i ten słynny notes Andrzeja Lepera, bo to jest niezwykle ważny dowód. Wszyscy go szukali i według tego notesu naprawdę możemy dużo więcej wyjaśnić. Wszystkim, czego się obawiał. Tak, czego się obawiał? Należałoby Państwo, bo to już jest kwestia bezpieczeństwa państwa. Powinniśmy wyjaśnić szereg tych śmierci, szereg tych zależności, bo to jasno wskazuje na agenturę, która funkcjonuje w państwie. My pokazaliśmy chociażby w książce o Mariuszu Kamińskim rzeczy, które nie zostały wyjaśnione. Teraz w związku z tym, co się ukazało, o tym materiale, który ukazał się w Gazecie Wyborczej, o roli pana Macierewicza w życiu pana Kaczyńskiego i tym, co robił, i różnych działaniach służb, które były przez niego osobiście torpedowane, sytuację mamy bardzo poważną. Sądzę, że już sam Kaczyński zrozumie i służby już na pewno rozumieją, że tego nie można tak pozostawić. Widzicie Państwo to skumulowanie tych różnych przypadków dotyczących ewidentnego wskazania na działanie u nas agentury rosyjskiej. To już tych przypadków musiałbym wymieniać. Znaczy nie, są jeszcze dwa zgony wcześniejsze, które należałoby też tutaj uwzględnić. Jeden to jest zgon Konstantego Miodowicza. Tak. Ja przypomnę, że to były szef kontrwywiadu, który no, w 2016 roku, jak byłem redaktorem naczelnym Gazety Finansowej, dr Leszek Pietrzak napisał tekst o wątkach, który doprowadził do wrzenia w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. No, były mocne zapewnienia wówczas pierwszego rządu PiS, polityków PiS, że ta śmierć zostanie wyjaśniona.
A przypomnijmy, doszło tam do tego, do stwierdzenia tego, że no wszystko miało być zgodnie z przyczynami naturalnymi. Potem w szpitalu też. Natomiast, no, drodzy Państwo, ja powiem Wam taką historię. Mój tata zmarł, kiedy ja miałem 14 lat. Był kierownikiem pracowni w Instytucie Teleradiotechnicznym, nikim specjalnie ważnym, w takim sensie, że nie posiadał jakichś wielkich tych dostępów wówczas na początku lat 90., aczkolwiek zajmował się strategicznymi informacjami. I wówczas, to był 93 rok, na skutek oświadczenia jego rozmówcy, z którym się widział, że jego zdaniem jest niemożliwe, żeby ojciec w ciągu kilku godzin znalazł się w stanie śmierci klinicznej, przeprowadzono sekcję jego zwłok, szukając, czy nie został zaatakowany w jakiś sposób, czy nie doszło do tego. Okazało się, że nie. Ale to był rok 93. Teraz wyobraźcie sobie Państwo, że mamy rok 2012, zupełnie inna rzeczywistość, i koleś, który jest oficerem służb specjalnych, wieloletnim szefem kontrwywiadu, schodzi w dziwnych okolicznościach. I teraz uwaga, Maksymilian G., jego bliski współpracownik, składa doniesienie też do służb. On mówił o tym, że tak powiem, mi osobiście nawet, ale też powtarzał to nawet wielokrotnie przed prokuratorami, że on złożył doniesienie, że jego zdaniem to był atak na niego. I nie ma, uwaga, drodzy Państwo, i nie ma sekcji zwłok. I nie ma sekcji zwłok w tej sprawie. Jest też sprawa kolejnej osoby, również piastującej bardzo ważne stanowisko, również związanej z polskimi służbami specjalnymi, co nie jest jakąś tam wielką tajemnicą. Mowa o szefie Instytutu Studiów Wschodnich, Marku Karpiu, który został. Oczywiście. Został staranowany przez samochód, przez tira białoruskiego. Później też przeżył to staranowanie, ale też się dziwne rzeczy wydarzyły w szpitalu. Ale najlepsze było z tym wszystkim, że koleś, który go przejechał i staranował, został wypuszczony na piękne oczy, jeżeli miał się stawiać, i oczywiście zniknął. Więc to są takie dziwne zgony ze wschodem w tle. Chciałbym, Janku, dodać, że służby też miały informację, że Konstanty Miodowicz w szpitalu już się poczuł lepiej i nawet były materiały, że ktoś dobił Tak. I to są. pana To jest, ale Miodowicza w ta, szpitalu. i, no, i, no i, ale mówię, że w 2016 roku te wszystkie wątpliwości zostały opisane przez doktora Leszka Pietrzaka, byłego funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa, analityka BBN-u. Tekst był bardzo głośny, miało się dużo dziać w tej sprawie, po czym się przestało dziać wszystko. I to też są takie rzeczy. Pytanie jest takie, komu zależy na tym, żeby takich dziwnych zgonów nie wyjaśniać. W naszym dzisiejszym programie poprzednim Tomek zaproponował, aby Piotrowi Tymochowiczowi, aby politycy się zwrócili o przyznanie mu listu żelaznego, żeby mógł wyjść i właśnie wziąć udział. Wydaje mi się, że po emisji tego wywiadu, który właśnie będzie dotyczył Andrzeja Leppera, powinna się rozpocząć bardzo poważna dyskusja. Pytanie oczywiście, czy Piotr będzie chciał przyjechać do Polski rządzenia. Będzie chciał, rozmawialiśmy, Janku, Znaczy będzie ja chciał. wiem, ale ja to tak, ja tutaj, ty mówisz, że ten, a ja mówię, wiesz, a chodzi mi o, wiesz, bo to jednak Polska rządzona przez Jarosława Kaczyńskiego nie jest bezpiecznym miejscem, Piotrze. Janek, Piotr ma rodziców w bardzo zaawansowanym wieku. Piotr chciałby im mieć możliwość ich widzieć i pomagać. Bardzo by prosił o to. No i należałoby ich również chronić, tych ludzi, także już apeluję, Wąsik, Kamiński, że wam do głowy cokolwiek nie przyszło. Trzeba tych Nie, ludzi chronić. mamy tutaj właśnie tego typu sytuację, że jest szereg dziwnych zgonów, których nikt specjalnie nie chce wyjaśniać. No Ja oczywiście, no. powiem, Janku, jeszcze o jednej rzeczy, która jest w materiałach, o których ja mówiłem. Są jeszcze oprócz tego ludzie, którzy znają, że tak było. To znaczy, w 2017 roku członkowie grup przestępczych w Polsce zakupili od grup przestępczych z Bułgarii środki, które zostały przez tych Bułgarów otrzymali, zdobyli od rosyjskich służb specjalnych,
które powodowały uszkodzenia mózgu, amnezję, różne problemy. I to było 40 kilka ampułek. Ja na ten temat zwróciłem uwagę, mówiłem o tym. Były z tego notatki, materiały. Wiecie, co jest. Ja przestrzegam przed tym, żeby te środki się gdzieś nie znalazły. Bo członkowie grup przestępczych śmieli się, mówili, że mieli zamiar atakować tymi środkami albo świadków koronnych, albo nawet prokuratorów, czy sędziów lub policjantów. Pamiętacie tą sprawę, wiecie, jak to wyglądało? Na wszelki wypadek nie idźcie tą drogą, bo ona zgubną jest. Znowu mam w nosie, czy zrobić jakieś procedury, czy nie. Prawda nas wyzwoli. Dlatego, szanowni państwo, uważamy, że wyjaśnienie, początek, to znaczy nawet powołanie komisji, która wyjaśniłaby śmierć Andrzeja Lepera, jest niezwykle ważne dla oczyszczenia Polski z różnych wpływów agentury i dla zwiększenia bezpieczeństwa. Tak nam się wydaje. Prosimy szanownych posłów o podjęcie ewentualnie tej inicjatywy. Rozumiem, że pan Jarosław Kaczyński nie będzie miał nic przeciwko temu, no przecież to był jego partner z rządu. Złośliwy jesteś, Tomku. Natomiast ja jeszcze tylko przypomnę, zadam takie pytanie, drodzy państwo, bo jak jeszcze wracamy do tożsamości Andrzeja K., a tak naprawdę Andrzeja G., człowieka, który przyjął łapówkę, która miała rzekomo trafić do Andrzeja Leppera. Tomku, bo ty jesteś człowiekiem, tak powiem, fachowym, który jest wyszkolony w tych aspektach. Czy jest możliwe, że człowiek taki po szkole w Kiejkutach jak Andrzej K. nie zorientował się, że przez wiele tygodni ma ogon w postaci funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Spodziewam się, że to nie jest możliwe na pewno. Ja wiem, jak funkcjonują obserwacje, Janku, i ty też wiesz. Na nas się wielokrotnie szkoliła obserwacja i utrzymanie się przez jakiś tam krótki czas przy nas to było naprawdę, naprawdę dobre. Nie dlatego, żebyśmy podbijali bębenka, ale spodziewam się, że większość... Człowiek, który taki człowiek jak Andrzej K., który przyszedł specjalistyczne szkolenie, znaczy to jest coś takiego, że jest niemożliwością, żeby nie wiedział, że jest inwigilowany. Jest po prostu niemożliwością. I ten człowiek właśnie jest tym głównym ogniwem, które zostało wykorzystane. Tutaj akurat duży żal do Platformy Obywatelskiej, że nie chciała pójść drogą rozliczenia rządów PiS. Tak. Ja pamiętam, że ja poszedłem po tym tekście, drodzy państwo, o Andrzeju Lepperze, poszedłem do właśnie tego mojego informatora i mówię, żeby tam dorzucił mi tego trochę więcej. On powiedział: Janku, PiS przegrał wybory, naszej rozmowy nie było, nie ma ona już sensu. Janku, chciałem zwrócić jeszcze uwagę państwa na jeden temat. Zobaczcie, że po tych wszystkich materiałach, które ukazały się w The Kiev Independent odnośnie słynnego gangstera Brody, zobaczcie państwo, że gangster Broda przyznał się, że pracował dla polskich służb specjalnych. Kamiński, co ty na to? Pracował dla ciebie. Dlatego teraz ściągnijcie go i niech wyjaśnia. Bo tutaj sytuacja jest naprawdę konieczna do tego, żeby on to wyjaśniał. No, kto zaczął szczuć na polskich prokuratorów, bo już mówię również o żonie pana ministra Ziobry, ale również szczuł na prokuratorów. Wykonywał no, de facto wasze zadania. Zobaczcie, co robił na Ukrainie. Tam też napadał, a w tej chwili jest jednym z dowódców Legionu Międzynarodowego. To należy wyjaśnić, bo jeżeli człowiek polskich służb specjalnych tam robi taką dla nas naprawdę złą robotę i de facto ma wasz parasol,
sprowadzić do Polski. Spodziewam się, że w związku z naszymi relacjami z Ukraińcami nie będzie powodu. Jeżeli nie chcecie chronić, i wyjaśnijcie to społeczeństwu. Powiedzcie, jak to było. Pokażcie, że prawo znaczy prawo. Ja jeszcze sobie przypomniałem właśnie, przeglądając naszą książkę, tam jaki fragment jeszcze jest dotyczący też po części tego, w jaki sposób, bo to, co teraz Tomek powiedział, to wszystko jest nawiązanie do tego, w jaki sposób funkcjonują służby Kamińskiego i Wąsika. Znaczy, to są tak naprawdę, to są to normalnie bandyckie zachowania. Była taka sytuacja w 2009 roku, kiedy ja byłem szefem telewizyjnej agencji informacyjnej i moim bardzo dobrym kolegą był jeden z wicedyrektorów PR Prokomu. Zresztą jego szef, czyli szef PR Prokomu, z kolei był moim wieloletnim szefem, bo wcześniej pracował dla tygodnika Wprost. Były z tego bardzo śmieszne rzeczy, bo się różne dziwne rzeczy się nagrały. Na przykład pamiętam, jak dzwonił do mnie właśnie ów dyrektor. Ja, to był piątek, piątek to wiadomo, taka godzina popołudniowa, to ludzie już trochę wypoczywają, ja byłem w knajpie i on do mnie mówi, że jest tutaj taka dziennikarka, to pada nazwisko i że jest też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i czy on ma z nią pogadać, bo ona tutaj jakoś się zachowuje. No i potem była zabawa, no bo ja mu odpowiedziałem słowem powszechnie uważanym za wulgarne, żeby na nią uważał, bo ta P popierdala na dwóch etatach. I to zostało potem gdzieś tam właśnie odsłuchane, potem gdzieś mi tam też puszczano, pytano mnie, żebym się odniósł do tego, co ja powiedziałem, a ja mówię, dlaczego mam się do czegoś odnosić. Nie wiem, czy rozumiem, że no, komuś jest przykro, że używam słów powszechnie uznanych za wulgarne. No więc, natomiast, dlaczego to o tym opowiadam? Byłem dyrektorem telewizyjnej agencji informacyjnej i ten wicedyrektor, już nie pracujący wtedy chyba dla Prokomu, czy jeszcze, chyba nie, pracujący, pracował jeszcze dla Prokomu, podeszło do niego dwóch ludzi, którzy się przedstawili jako, uwaga, funkcjonariusze ABW, pracujący właśnie przy aferze gruntowej. Ale weszli z nim do, on też nie był w formie akurat tego dnia, ale weszli z nim do domu, weszli oczywiście machnęli jakimiś tam blachami, tak zwanymi szmatami, jak to się mówi. No i zaczęli mu zadawać pytania, ale nie związane z aferą gruntową, ale dotyczące mojej osoby, mojej rodziny, no krótko mówiąc, szukania haków. No i potem ja następnego dnia poinformowałem, bo on do mnie zadzwonił, ja zrobiłem z tego notatkę służbową, wysłałem do ówczesnego prezesa zarządu TVP. Zostały skierowane oficjalne pisma do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powiedziała, że nie było żadnych czynności i żadni funkcjonariusze nie brali w tym udziału. Dość szybko ustaliliśmy, że to nie byli że funkcjonariusze CBA, tylko funkcjonariusze ABW, tylko funkcjonariusze CBA nielegalnie posługujący się blachami ABW. Czyli podszywający się po prostu pod... Podobną flagą to jest naturalne. Tak, tego jest to oczywiście nielegalne i ten. No i doszło do takiej sytuacji, bo ja z kolei wezwałem jednego dziennikarza i poprosiłem, żeby no, w takim razie telewizyjna agencja informacyjna odpowiedziała ogniem. I został ślad po tym odpowiedzi ogniem, to znaczy TVP zrobiła materiał o Erneście Bejdzie, który się nie wyrejestrował z KRS-u jako przedsiębiorcę. I była taka zabawa, bo oni się wszyscy schowali, no bo i taki ścigali takich ludzi, co to mieli obowiązek wyjść z KRS-u, by złożyć rezygnację, a nie złożyli, czyli są, łączą funkcję spółce prawa handlowego z funkcją wiceszefa CBA. No dramat. No i taka właśnie była zabawa, była też fajna taka rozmowa, tak żebyście Państwo wiedzieli, jak to dziennikarze ze sobą rozmawiają, bo ja z kolei w tej instytucji politycznej nie mogłem wtedy zwolnić Jacka Karnowskiego, bo Jacek Karnowski miał kryszę od niejakiego Artura Balasza, który wtedy też pomagał wtedy... Czy tego Jacka Karnowskiego, który przeprowadził wywiad z ambasadorem no to, Rosji, dobrze, no, tak? No, no to, ten to, sam, to, 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 to u niego w gazecie. No więc Jacuś Karnowski był wtedy szefem Panoramy, który pozostało poza moim zasięgiem. No i on mi tam zaczął sugerować, że on nie wyemituje tego materiału w Panoramie walącego w wiceszefa CBA. A ja mówię, ale czy coś jest nie tak w tym materiale? Czy tam jest coś nieprawdziwego? No nie, ale ja tego nie mogę zrobić. Ja mówię, słuchaj, Jacku, o ile pamiętam, to nie mogę ciebie zwolnić,
ale nie pamiętam, żeby ta umowa dotyczyła twojego zastępcy. Więc mówię, że jeżeli chcesz mieć tego zastępcę, no to ja bym radził, żeby jednak ten materiał się ukazał. No i on, pamiętam, w sobotę jednak ten materiał, on jakoś tam wziął sobie wolne i ten materiał się ukazał. Natomiast do dzisiaj też pamiętam, że CBA Mariusza Kamińskiego wysłało mi wówczas parlamentariuszy. Parlamentariusze poszli do mojego kolegi pod tak zwanym płotem i przekazali, że absolutnie nie przyznają się, że to oni działali na fałszywych blachach, ale proszą o wstrzymanie ognia, bo muszą sprawdzić, czy ktoś tego nie zrobił na własną rękę. I Janku, jak dobrze taki, wiesz. to jest takie, drodzy Państwo, pokazanie, w jaki sposób funkcjonuje władza PiS. To była władza PiS, która, uwaga, wtedy funkcjonowała, to było tuż przed dymisją Mariusza Kamińskiego, który notabene przekazał podsłuchy z operacji, tej słynnej operacji, które potem publikowała Rzeczpospolita, to był chamski przeciek z CBA, nielegalne upublicznienie informacji operacyjnych, uwaga, zgrane czasowo z przejęciem władzy w TVP przez koalicję PiS-Lewica, Kaczyński-Czarzasty. Oni uważali, że wtedy tą prowokacją, czyli tymi niejawnymi nagraniami, obalą rząd Donalda Tuska, po prostu nawalając, robiąc aferę, mieląc, tylko wtedy Tusk nie przewidzieli tego, że Tusk wtedy wszedł i zrobił tam taką rzeź, że po prostu wszystkich się wyrzucił z rządu, zrobił komisję śledczą i posprzątał tą całą aferę w Trymiga. Janku, CBA często występuje pod tak zwaną obcą flagą. Podczas jednej z operacji, w której zdekonspirował minisztor, czyli przeciwko bandycie Jakubowi K., no, który rozbroił policjantów, poruszał się z bronią maszynową z granatami w Polsce, to już państwo wiecie, występowali funkcjonariusze CBA, którzy mieli legitymację SKW. Ale to już ja chciałem o czymś innym powiedzieć. To było potrzebne akurat wtedy. Szanowni Państwo, uważam, że w związku z tym, co powiedział Piotr Tymochowicz odnośnie próby zamordowania go w więzieniu, należałoby wrócić do tej sprawy, która była czterokrotnie umarzana, należałoby wrócić do tej sprawy również w związku ze śmiercią pięściarza Koseckiego, który na Białołęce w tamtym czasie również podobno popełnił samobójstwo. Przypominam Państwu, że należałoby Ale to wiązać. powiesić się, drodzy Państwo, w Należąco pozycji na łóżku, tak właśnie. należąco na łóżku, uwaga, w towarzystwie trzech innych osób, które niczego nie zauważyły. No ja siedziałem w różnych celach wieloosobowych i wszystko słychać, widać, ciężko się śpi. To nie jest tak. Na pewno współwięźniowie nie chcą, żeby się ktoś powiesił, bo to jest dla nich problem. Czy sobie coś zrobi, to jest dla nich kłopot. Szanowni Nie Państwo, powinni chcieć. nie, naprawdę nie. Szanowni Państwo, i tutaj jest taka sytuacja, że zwróćcie uwagę na aferze, która wybuchła na więzieniu na Białołęce, że tam no, przestępcy mogli robić wszystko. Rzeczywiście, ja pamiętam, jak przyjechałem na Białołękę w tamtym czasie z więzienia na Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy, które było bardzo ciężkie, i przyjechałem na Białołękę, to poczułem się, jakbym przyjechał do sanatorium. To prawda. Także to, co mówi Piotr Tymochowicz odnośnie tego, że można było tam różne rzeczy, no, ja spotkałem się tam z pułkownikiem Lichockim, na korytarzu spotkałem się z Piotrem S. No naprawdę, z różnymi, tam naprawdę było nieźle. No, tam wtedy było nieźle. Dużo gorzej było za drugim razem, jak już przywieziono mnie w styczniu 2021 roku. To już wtedy się zmieniło, rzeczywiście, tak, to się zmieniło. I dlatego w związku z tym i w związku z tymi informacjami należałoby jeszcze raz sprawdzić, wszcząć śledztwa i sprawdzić okoliczności śmierci oraz to, co mówi Piotr Tymochowicz. Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przy tym naszym materiale drugiej rozmowy, którą
opublikujemy. Na razie, drodzy panowie ze służb, jeszcze się nie dowiecie kiedy, ale wkrótce będziecie nam towarzyszyć. A na razie prośba, jeżeli się wam podobało, o subskrypcję kanału, udostępnianie go jak najszerzej. Wydaje nam się, że warto. Oprócz tego oczywiście polecamy książkę Kamiński, to jest książka moja i Tomka, tutaj jest opisana prowokacja. Janku, jeżeli mógłbym tylko jeszcze coś jednego, ja zwracam się do tych kamratów, do ciebie Olszański, do ciebie Osadowski, którzy robicie sobie martyrologię, że posiedzieliście sobie 100 dni na ochronkach, posiedzieliście na ochronkach po prostu i wyzywacie Żydów. Wiecie, że na Białołęce na przykład jest dużo Żydów, a Słowik, ten słynny gangster Słowik, chodził w mytce i miał dietę żydowską. Także uważajcie, bo jak traficie z powrotem do więzienia, to wyzywać nie wolno, bo tam są różni ludzie i są muzułmanie, i są Żydzi. Naprawdę, Olszański, nie będziesz tak skakał tam, jak ci dadzą na celę taką, gdzie są ludzie, a nie zrobią ci ochronki, tak jak wtedy z Osadowskim, bo wy żeście się mówili, że no, przecież nie jesteście... Tomku, ale przecież, Tomku, przecież oni mają mieć misję tutaj realizować dla Jarosława Kaczyńskiego. Miskę w celi, miskę to się ale tak, nie, tak. Oni przecież mają, oni mają tu tworzyć, mają prowokować, mają być hodowani, mają być zamykani i puszczani. No przecież o to chodzi tutaj. Nie trzeba ich zamykać, dać im robotę, żeby co rano poszli, sprzątali przystanki. Ale wystarczy. To Tomku, ale przede wszystkim, co to za problem panów osądzić i żeby zapadł prawomocny wyrok? Po prostu. Przecież to jest wszystko jasne, jest wszystko ponagrywane. Przez co to nie za dać problem? Szczuć i wywołać nienawiść. Daj spokój, no, to są prymitywni kolesie, którzy dostali oficerów prowadzących, którzy im piszą, przepraszam, przemówienia, których oni nawet nie rozumieją. No przecież to wystarczy, przecież on nie jest, przecież on ma kłopot z przeczytaniem tego, co rzekomo, przecież tak jak tam, jak człowiek to zobaczy. Szanowni Państwo, to dlaczego jest, my poświęcamy im czas, żebyście zrozumieli, w jakim bagnie nas tutaj, on tu nam po prostu siedzi, im się wydaje, że oni są oczytani, że oni biorą jakieś takie prowokacje z historii i próbują realizować. No to powiem w ten sposób, no. I mieszają w tym kotle, a nam mieszają w głowach. No tak. A my nic to nie jest, rozumiemy. Znaczy, to jest żenujące, no po prostu, no. Ale już tak naprawdę to mówię, no to po prostu to są ludzie, którzy w normalnym państwie, tak jak mówię, bo to nie jest konieczny areszt, bo areszt jest tylko formą zabezpieczenia dla postępowania, a nie karą, ale to są sprawy, które mogą zostać osądzone z powodów tego w trybie błyskawicznym. To jest proces, co to za problem zrobić proces i w ciągu tygodnia skończyć całą sprawę, żaden. I apelacje. I co? Po jednym wyroku będzie problem załatwiony. Bo ten człowiek doprowadza do sytuacji takiej, w której cały tłum skanduje na rynku śmierć Żydom. I dzisiaj państwo to ohydne zachowanie w Warszawie do chłopaków z Ukrainy, chłopaków z Białorusi, którzy grali w piłkę. No jak się zachowali ci ludzie? Tomku, zostawmy już. W każdym razie tak, książka moja i Tomka i tutaj jest, drodzy Państwo, opisana cała prowokacja przeciwko Andrzejowi Leperowi, nielegalna, łącznie z użyciem funkcjonariusza agencji wywiadu na nielegalnym nazwisku, na nielegalnej tożsamości. To tak naprawdę, drodzy Państwo, brak wyjaśnienia tej publikacji w 2008 roku sprawił to, że no niestety Mariusz Kamiński wciąż funkcjonuje. Gdyby ta sprawa została wyjaśniona, to nie skończyłoby się na 3 latach więzienia, tylko na czymś znacznie, znacznie poważniejszym. Uczciwie się przyznam, że w 2008 roku, kiedy zlecałem ten materiał i go potem czytałem, byłem święcie przekonany, że Kamiński nie wiedział o tym, że osoba, której zgodził się wręczyć pieniądze, jest czynnym funkcjonariuszem. Dzisiaj wiem o tym, że to jest niemożliwe po prostu. Oni musieli o tym wiedzieć. To jest, drodzy Państwo, to są kolesie, którzy nie mają żadnych skrupułów, żeby posłać kogoś do więzienia. Z kim walczą, to po prostu są w stanie posłużyć się każdym kłamstwem, każdą manipulacją, po prostu wszystkim. Zresztą o hejcie to już nie wspomnę. W każdym razie, drodzy Państwo, nasza książka Kamiński, no i oczywiście Historia na weekend, drodzy Państwo. To jest pismo, którego jestem wydawcą i jednym z autorów.
Jak Piłsudski zniszczył sądy, to jest mój tekst dla Państwa o tym, skąd Kaczyński zerżnął pomysł przejmowania kontroli nad sądami. Cywilizacyjny szok Sowietów, o tym, jak Sowieci byli zdziwieni tym, jak wygląda Polska i to ta uboższa w sumie Polska, Szanowni Państwo. No i tutaj oczywiście sporo innych tekstów, na przykład nieodparty urok polskiego szpiega, o słynnym majorze Jerzym Sosnowskim, dla którego kobiety traciły głowy. I to dosłownie, drodzy Państwo, ponieważ zostały ścięte toporem za zdradę. Szanowni Państwo, historia na weekend. No i oczywiście na koniec odsyłam do naszej strony wieści24.pl, której jesteśmy redaktorami. Tam dla Państwa specjalnie stworzyliśmy listę ponad 700 już teraz 30 największych afer, najbardziej bezczelnych afer pisowskich. Nie tylko tych złamania prawa, ale też takich, które łamią dobre obyczaje i w ogóle dobry smak. Więc Szanowni Państwo, wieści24.pl, a Państwu mówimy do zobaczenia.